śmierć dotyka każdego. Natomiast jeżeli jest cywilizacja życia, to patrzymy na śmierć nie jako na tragiczny koniec, po którym już jest po prostu pustka i nicość, ale jest nadzieja i dlatego to pole nazywa się także polem nadziei. Umieramy, zbliżamy się z każdą chwilą ku końcowi, ale z drugiej strony mamy nadzieję, że to przemijanie, jak pisał Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim, ma sens. Ma sens, znaczy ma kierunek i ma znaczenie, bo zbliżamy się po to, aby przekroczyć pewien próg i spotkać się z Bogiem Ojcem, bogatym w miłosierdzie. I dlatego właśnie przygotowanie ludzi do śmierci, towarzyszenie im, ale także rodzinom, jest jakimś wspaniałym dziełem ludzkim, człowieczym. Tu się przejawia pełnia humanizmu. Nie ucieczka od problemu, nie jakaś strusia polityka, ale spojrzenie z nadzieją i ufnością. No, omnis moriar, jak mówiła starożytna mądrość. Nie wszystek umieram. Zostaje we mnie to, co najszlachetniejsze i trwałe i wieczne. I to, co będzie rozkwitało nowym życiem w domu Ojca. I tę nadzieję hospicjum, ale także wszyscy inni ludzie, którzy towarzyszą ludziom odchodzącym, umierającym, tę nadzieję wszyscy ludzie wierzący w Chrystusa muszą przekazywać, a przekazując sami także wewnętrznie się umacniają. Bardzo głęboko wspominam to spotkanie z chorymi ludźmi w sytuacjach już niekiedy wprost terminalnych. I było to przejmujące, jak nawet osoby, które początkowo deklarowały się jako dalekie od Boga, prosiły o błogosławieństwo. Dla siebie prosiły o nadzieję, nie ulega wątpliwości. A dla mnie to było coś niezwykle przejmującego. Oni też dawali nadzieję, że po prostu tak trzeba świadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym. Od dziecka trzeba mówić o tym, że jest cierpienie, że są ludzie chorzy, że mają też w rodzinach przecież czasami i swoich krewnych, którzy cierpią albo są leczeni i trzeba dzieci nauczyć po prostu pomagania im, no i w ogóle jak rozmawiać z takimi starszymi, na przykład z babcią, z dziadkiem, którzy czasami są też i niepełnosprawni. I dlatego też dzieci, uczestnicząc w takim właśnie naszym programie Pola Nadziei, są przygotowywane też w pewnym sensie, nie tylko przez nas, ale i przez nauczycieli, bo rysują jakieś tematy, robią dla chorych ozdoby świąteczne, biorą udział w konkursach, piszą piosenki albo piszą wiersze na temat właśnie, na tematy związane z chorobą. Wiadomo, że każdy z nas umrze i dzieci to doskonale też przyjmują, że i wiedzą, że tak jak każdy i czy rośliny, czy zwierzęta ma swój kres, prawda, to człowiek też ma tutaj kres ziemskiego życia i o tym należy mówić od początku, od przedszkoli. U nas, w naszych Polach Nadziei, biorą też udział dzieci z przedszkoli. Szonkile przyjechały ze Szkocji. W 1997 roku sadziliśmy po raz pierwszy na plantach żonkile, razem właśnie z delegacją szkocką, która nas uczyła. Oni bardzo przykładali do tego wagę, żeby nam dokładnie przekazać, jak się robi Pola Nadziei. Że to nie ma być taka jednorazowa akcja, tylko dlatego, że są kwiatuszki i że wyrosną potem też te nie tylko broszki, ale i właśnie kwiaty. Ale że ta akcja jest trzywymiarowa. I nie można o tym zapomnieć. I dlatego też, jeżeli przekazywaliśmy innym hospicjom w Polsce, to my też wymagamy, żeby każde z nich robiło właśnie tą akcję, zachowując te trzy wymiary. Pierwszym wymiarem to na pewno jest propagowanie idei hospicyjnej i mówienie o opiece hospicyjnej. Dla kogo jest, gdzie można ją otrzymać, jak się do niej należy zgłosić, jak jest prowadzona. Więc to jest jeden taki właśnie cel. Propagowanie. Drugim celem jest właśnie współpraca ze szkołami, żeby uwrażliwiać w tym naszym wieku, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma choroby, gdzie wszyscy jesteśmy piękni i młodzi, żeby właśnie też dzieciom mówić, że jest śmierć i są ludzie chorzy i oni powinni też
rozglądać się i zwracać uwagę w swoich rodzinach, ale nie tylko, nawet w szkole, jeżeli mają kolegów czy koleżanki na przykład niepełnosprawne, to też oni powinni odpowiednio być uwrażliwieni do pomocy dla nich. A trzeci cel to oczywiście zebranie środków finansowych. To jest potrzebne. Dlaczego potrzebne? Dlatego, że jeżeli się chce zrobić dobrą opiekę hospicyjną, to w zasadzie w każdym kraju nie wystarczają pieniądze, które daje na to państwo. Jeżeli chce się właśnie prowadzić i jakieś wsparcie dla rodzin osieroconych i dawać opiekę duchową, psychologiczną, socjalną, pomagać rodzinom, przechodzić ten trudny okres, kiedy towarzyszą bliskiej osobie, bliskiej śmierci, to naprawdę jest te pieniądze są potrzebne do prowadzenia takich akcji. A z drugiej strony, jeżeli prosimy o pieniądze, to też i uwrażliwamy całe społeczeństwo na to, że jest coś takiego jak hospicjum i jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, to może się o taką pomoc zgłosić. Dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowania do 21. edycji Pól Nadziei. Już po raz 21. na krakowskiej ziemi zostały zasadzone żonkilowe cebulki po to, żeby zakwitnąć wiosną i przypomnieć nam o chorych w hospicjum Świętego Łazarza. Dzisiejsza akcja miała wymiar promocyjny, ale także edukacyjny, ponieważ głównie zaangażowane były w nią szkoły z Krakowa i okolic, dzieci, młodzież, nauczyciele. Do tej pory to uroczyste sadzenie żonkili odbywało się na plantach przy Bunkrze Sztuki, natomiast dzisiaj cebulki żonkilowe zostały zasadzone na dziecińcu Kurii Biskupiej w pobliżu pomnika świętego Jana Pawła II. To jest dla nas bardzo symboliczne miejsce, też nieprzypadkowe, dlatego że patronat honorowy nad akcją sprawuje ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Przyjął nas tutaj bardzo życzliwie, dzieci, nauczycieli. Powiedział do nas wiele mądrych, istotnych rzeczy. Podkreślił też cały sens idei hospicyjnej. Mamy nadzieję, że wiosną te żonkile tutaj pięknie zakwitną. Będą się wpisywać również w kolory papieskie, ponieważ są żółte. I wtedy właśnie rozpoczniemy właściwą akcję. W marcu będziemy robić dużo wydarzeń, które będą miały na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na opiekę hospicyjną, też na samo hospicjum Świętego Łazarza. Będziemy również prosić o wsparcie dla tej idei, dlatego że bez tej pomocy finansowej również nie jesteśmy w stanie świadczyć opieki takiej, jaką chcielibyśmy.